No jak trafiłem? Komnata sypialna królowej. Strzelałem, kurde, że to jest sypialnia, nie? I co? I miałem rację. Tylko mówię, to mi nie pasuje, no bo jak po co te takie kamiki? Ale to mi tak, kurde, zasugerowało, że to może być sypialnia, nie? Dobra, czyli tak, zmieniamy sobie leczenie na to. Nadejście zabójcy, no, może być. Dobra, klingę mogę wyrzucić. Ochrona złotego drzewa. Dobra, dla testu weźmy sobie błogosławieństwo. Też pytanie, czy to faktycznie jest lepsze. A pomoc władcy, no to będzie wiadomo do schowania. Teraz wielkie leczenie i pomoc władcy. Ochrona też mogę schować. Klingę to samo. Okej, tutaj mamy co? Złota przysięga. Gniew złota. Nagroda błogosławieństwa. Aspekt tygla, klinga porządku, litania prawdziwej śmierci. Udoskonalony piorun. Tutaj kolejno te cztery inkantacje. W ogóle dlaczego inkantacje czarnego płomienia i inkantacje bestii są jakby w jednej kategorii? To powinny być chyba dwie osobne, nie? To jest zatrucie oręża. Skowyt Szabririego, smoczy ogień, smoczy szpon, smocza paszcza. Ten smoczy ogień sobie zgarnąłem za serca, bo się odblokowała nowa umiejętność, to była właśnie ta. Póki co niestety nie mam nic innego. Mieczolaska do schowania. A i tą halabardę miałem jeszcze zobaczyć. Halabarda z brązu używana przez gargulce, bo jakby właściwie brakujące dźwiękowego wosku, zlepek czempionów. No, dokładnie. Jedno kurwa to samo. Jedno, a to samo. Mam tu gdzieś tą halabardę jeszcze niżej chyba. A nie? Dobra, okej. Okay. Fair enough. To jest czarna halabarda, to jest po prostu halabarda. Okej, okay. Fair enough. Jest to faktycznie, w cudzysłowie, inna broń. No ale jednak, no, w teorii, w praktyce, no niekoniecznie. Balista. Dobra, balista wyciągnę tylko po to, żeby ją ulepszyć. Kusza niech będzie. Słojemiot też do schowania. Kostur Akademii. Karyjskie berło. Cały czas się wzbraniam przed tym, żeby się bardziej dopakować, ale kurde, w końcu będę musiał, jak chcę dzierżyć to berło. Tutaj tak, żwirowa pieczęć jest do upgrade'u. Pieczęć zabójcy bogów. Bestii smoczej komunii do schowania. Tego nie ma co chować. Tutaj tarcza zaćmienia jest do schowania. Tutaj te sety są wszystkie do schowania. Żeby nie śmieciły. Podwójne ostrze niech zostanie. Te trzy mogę schować. Albo dobra, jedną sobie zostawię gałązkę. Fiolka. Głosy wydane postać. Dobra, mam inkantację, więc sobie niepotrzebne. Co to dawało? Zmniejszenie obrażeń od trafień w głowę. Nie, też podziękuję. To jest większy udźwig. Tutaj nie otrzymuję obrażeń od upadków. Mam to jakby wbudowane w te inkantacje. Ale jednak inkantacja się z tym łączy, więc wolę to jednak mieć przy sobie. Okej. Tutaj jest spoko. No i dobra. Na walkę z bossem jednakowoż weźmy sobie coś innego. Może właśnie wróćmy sobie tutaj, tylko weźmy białe polskie skóry. A tutaj, kurde, właśnie trzeba chcę wziąć zamiast pieczęci. No niekoniecznie, bo pieczęć jednak wolałbym mieć. Tarczę też jednak chciałbym mieć. I zamiast łuku bym mógł wziąć tak naprawdę broń. Ypsz, nie broń. Pieczęć, tylko pytanie, czy ja chcę właśnie... Tak, bo wiadomo, nie zmienię, nie mogę potem zbuffować tego obieraka ze skórki.
A jednak wolałbym mieć tarczę w drugiej ręce. Dobra. Tutaj pieczęć, niech będzie. I potem po prostu... Będę musiał po prostu szybko się jej od razu pozbyć, nie? Żeby nic się tu nie zjebało. Dobra, dwóch bossów w jednym odcinku. Takich większych. W sumie, czy to widmo można takiego bossa fabularnego uznać? No, nie jestem pewny. Dobra, wydaje mi się, że jak przejdę przez tego... O, kurde! Graceless, tarnished. Ej, znam ten głos. What is thy business with these thrones? To jest Margit! Ah, Godric the Golden. Nie żyje. Zabity przeze mnie. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Gdzieś w Kaelid? Praetor Rykard. Wiem, gdzie jest. Luna Princess Rani. Poznałem. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. To dość cwane miejsce na ukrycie miecza. Felled by King Morgoth. Last of all kings. O proszę, czyli Margit i Morgoth to jeden a ten sam ziomek. Ej, jaki zajebisty ten atak był z powietrza. Ja widzę ataki ma na razie takie same jak walczy, kiedy walczyliśmy z nim przed burzowym całunem. O, to coś nowego. Widzę, ktoś się chyba bawi w Virgila. Bo Virgil ma dokładnie taki sam strzał. Ale widzieliście ten atak z powietrza? Kurde, jaki był zajebisty. Patrzcie to. Ten momentalny obrót w powietrzu tego. I tak na krzyżcięcie. Lubię. Dobra, ale moje pytanie. Czy jak ja naelektryzuję broń przed wejściem na arenę, to czy ona zostanie naelektryzowana? Bo miałem raz tak, że jak walczyłem w DS-ach 2, to miałem taką akcję, że naelektryzowałem broń i weszłem na bossa i buffa straciła momentalnie. Okej, nie, dobra, bo została. Elektryczność, świetnie. Bierzemy to w takim razie. Zaś te ataki przeciągane przez pół wieku. No... Dobra, czekaj. Przejdzie. Okej, to był fuks teraz z tym. Widziałem, czy będzie to followował, czy nie. Trochę... Tak, ała! Za wcześnie trochę. Zrobiłem. Żeby tak się turę jak skończony debil zamiast czekać, aż zaatakuje. Leci!
Kolejny myśl mówić, czy backstab, czy nie, ale... O! A gdzie tam, jaki backstab? Druga faza dopiero. Dobra, nie wiem, co to było. Bo tak się nie coś kurde krwią, chłopie. Świetnie. Jeszcze mi tego brakowało, żeby on kurde... gejzery z tego tworzył. Dobra, ej. Jestem już w połowie kurde walki z tobą. Bądź tak miły i daj się zabić. Au! Ha, nie ma tak łatwo. Dobra. Fajnie przy tym leczeniu może. No, fajnie leczy. Okej, nie, tego się nie da zablokować. Lecz, lecz! Póki nie atakuje. No kurwa, mi się nie siłują. Dobra. Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Ja nie wiem, czy ja go mogę parować, nie wiem, czy chcę próbować. No, are you fucking serious? Dobra, teraz. No, fuck you! Trafił. Daj spokój. Chodźmy się. Druga flaszka. Dobra, niesamowity. Miał co? Miał regenę życia jeszcze ma w sobie cały czas. Regen połowy zdrowia zdaje się. No dawaj, dawaj, dawaj! Yes! Yes! Za drugim razem! Mamy typa! Okej, wielki run Morgotha. Wizerunek Króla Omenów. O kurde! Okej, tego się nie spodziewałem, że on tu zostanie. Dobra, poczekaj tylko, żeby mi nie przeszkadzał ten... O, o, dobra, zniknęło. Co, pogadajmy. Patrzcie, rogi w ogóle zniknęły wszystkie. Tarnished. Not but a fool. The Erd Tree wards off all who deign approach. We are all forsaken. None may claim. Elden Lord, thy deeds shall be met with failure, just as I. Okay, no i nie żyje. Czemu tu jest dalej mgła? Czemu tu jest dalej mgła? Czy on, Jezu, czy on nagle wstanie, będzie jakaś kolejna walka z nim? Dobra, dobra, nie, dostałem wizerunek za niego. Nie ma bata.
Nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Aha, czyli leciałem tutaj całą drogę, kurwa, po nic. Chyba, że... A no, uwaga, strzelam. Siądę i pojawi się Melina. Yep. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Medalion Rold. Proszę, proszę, czyli to ona miała drugi kawałek. Czerwony znak. I wish to journey with you once more to the Flame of Ruin, then and guide you. Dobra, to się już powtarza. Dobra. Ej, a ciało, jego tu, ciało dalej tu leży? Nie, zni... A przemieściło się stąd za tron! XD! Kto je tu przeniósł, co? No bo samo raczej się nie przeniosło. Kurde, szkoda, że nie, szkoda, że sobie nie mogłem na to usiąść, nie? Że taką emotkę dostać. Fajnie by było. Szlak Rold. Aha! Okej, okay, dobra, czyli to jest ten. Czyli tu jest droga na Góry Olbrzymów, a nie do Boskiej Wieży. No dobra. Chyba, że wiecie, że to jest jedno i drugie, jakby, że jest nasz szlak do góry, ale jest ten. O, tutaj ktoś chyba walczy też z nim. Ale jest ten. Ale jest po drodze jakby ta droga, znaczy ta wieża. Dobra, pokażcie mi ten run. Niżej powinien... Nie, co jak niżej? Wyżej, tutaj o właśnie. Wielki run Godricka, nie wiem, a czekaj, to są aktywne runy, a ja potrzebuję ten nieaktywny, czyli właśnie o, tutaj. Wielki run Morgota, pozbawiony posiadacza odłamka, nie mający żadnego błogosławieństwa. Odszukaj boską wieżę wschodniego Altus, która leży za wielkim mostem we wschodniej dzielnicy Lindel. Okej, okay. Zobaczmy. Północ, południe, wschód, zachód, wschód, czyli tutaj. Tutaj gdzieś wychodzimy i tu gdzieś powinien być teleport do wieży. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale mówię, to dopiero myślę w kolejnym odcinku. Mówię to teraz, nie? W tym myślę to będzie tyle, co? Zobaczymy też przy okazji, jak się będzie spisywać nasz ten. Jak się będzie spisywać nasz ziomek, kiedy powiemy mu, gdzie jest złota maska, ale mówię, już to chyba wolę znaleźć z poradnikiem, nie? No bo... Oj, właśnie, tu idziemy na wschód. Czyli po to jest też ten.
trafiłem. Dla mnie mogę być. Nie, czekaj, kurde, po co ja to wycofałem? Dobrze było. Nie, ale leczenie jest potężne, kurde, z tego zaklęcia. A szkoda to używać dwa razy. Elektroodporna wątroba. To. Czekaj, to? Nie, no tak! Dobrze mówiłem, to jest skrót! Dobra, to jest skrót! No i tutaj idziemy. O, dobra, tam mnie nie było akurat. To jest skrót, bo tutaj jest to. No właśnie, tu. O, i tam dalej szedłem wcześniej. Właśnie, to jest, kurde, to przejście, które jak zobaczyłem ten... Jak zobaczyłem właśnie to... Możliwość wezwania sobie tutaj czegoś, po prostu... Przyzwając na sobie to odpuściłem, poszedłem tam w drugą stronę, no bo chciałem właśnie... Nie widziałem, co mnie tu zaatakuje. Albo czy w ogóle mnie coś zaatakuje, ale dobra, dobra. No dobra, jak już tu przylazłem, no to możemy się przejść do tamtego miejsca. Choć to nie powiem, akurat fakt, że muszę tam iść. Znowu. Trochę mnie irytuje. Ale to akurat wina tego, że poszedłem tutaj za wcześnie. Mogłoby też być przed tym przejściem zablokowanym przez niego jakieś miejsce łaski. Kurde, nie mogę tego miecza nosić. Mam za ciężką... Ciężkie uzbrojenie wtedy. No kurwa, podnieś te tarcze, jak ci każę! Ja jestem też kurwa genialny. Mogę po prostu tutaj podejść do windy i mieć wyjebane. Są ludzie głupi, są ludzie głupsi, a potem jestem ja. Dobra, nie wiem, czy tam będzie miejsce łaski, więc sobie wymienię na szybko tutaj amulecik. Sobie łyknę flachę. Teraz wracamy do tego. Niestety muszę też zmienić ostrze. Nie, naga kiba. Gdzie jest ta moja katana? A, schowałem ją chyba. Dobra. Wróćmy do tego mieczyka w takim razie. No i teraz tu jest odblokowane. To jest ten właśnie szlak rolled. A ten amulet muszę jeszcze sprawdzić, zanim zniknie, bo jak użyję wielkiej windy, no to... To znacznik zniknie. Znaczy, boże, znacznik. Zniknie ten amulet. Wolę akurat w miarę doczytać, co tam jest napisane. Chociaż wiadomo, może tam nie być totalnie nic ciekawego. Okay. Więc zobaczmy. Chciałbym być tutaj gdzieś niżej. O, właśnie, właśnie. Czyli zobaczmy, jest winda Dectus, winda Rolled i winda jakaś do świętego... O, a nie, czekaj. Nie, też do wielkiej windy Rolled, tylko to jest jakby alternatywny. Zobaczmy. Scalony medalion przedstawiający szczyt płomienia. Użycie medalionu uruchamia wielką windę Rolled łączącą Lindell ze szczytami olbrzymów. Ponoć na wierzchołkach szczytów znajduje się kuźnia płomienia upadku. To tutaj chce się udać Melina, gdy wrócicie do wspólnej podróży. Dobra. Tutaj mamy trupa, 5 bełtów przy nim. No i ponownie jestem na obrzeżach stolicy. Cyk, backstabik. Nie? Ten też wielkie strzały, zwykłe, po sobie tylko zostawił. Ej, to już jest chamstwo. On może jechać na koniu, a ja nie? Sorry, koniku, nie miałem w planach tego robić. Dobra, flaszkę.
Wyszukaj te szczątki. Odżywcze, peklowane białe mięso. Okay. Czyli kolejna rzecz, którą mogę skrafcić. O proszę, skarabeusz. Tego od dawna nie widziałem. To chyba ten skarabeusz na popiół wojny, tak mi się wydaje. No. A dobra, padł. What the hell?! Bunny, are you fucking kidding me? Co ty se... żarty stroisz? Dobry kamień kowalski, szósty poziom. Jedna sztuka. Okej. Okay. Dobra, to nie był jakiś, wiecie, mega kurde trudny przeciwnik, no ale jedna sztuka to chyba na tym levelu gry to chyba trochę mało. Bo jeśli chodzi o ponure kamienie kowalskie. Wydaje mi się, że ponurych kamieni to już powinien dostać sami dwie, albo trzy sztuki. Nie, po co? Dobra. Tutaj... O, jest wieża. Dobra. To wieżą zajmiemy się oczywiście najpierw. Kurde, godzina, prawie 5 surówki. Wow! Okej, okay, ej, tego się nie spodziewałem. Co się stało? Czemu to się tak nagle tak ciemno zrobiło? Halo, pochodnia? Czekaj, tu sobie dam pochodnie. To coś daje w ogóle? Nie, ej, jakbym w otchłani chodził, nie? Poziom 9. Padłem. Are you fucking kidding me? Tak, weź se łuk, kurwa, do ręki. No kurwa, zrobiłem unik! Ale nie, pewnie! Chyć mnie, kurwa! Jeden padł. Jest zaraz za mną. Dwie flaszki. Kurwa, no zrób mi te kontrę. Czy kontrę? Tak, no tak, no kontrę. No. Zgadziłem. Ha, tego się nie spodziewałeś, cwaniaku. Okej, backstab totalnie losowy. Pyk! Pyk! No i po nim. Rolo zabójca Omen. Dostałem popiół z nich. Spoko. Dobra, przyznam się, totalnie się nie spodziewałem tej walki z bossem, nie? Co to było? Jakieś zabezpieczenie, kurde? Żeby nikt tu nie wszedł? Trochę tak to wyglądało, nie? Dobra. I w ogóle bez odłamka ich, kurde, pokonałem, nie? Najlepsze. I mamy boską wieżę wschodniego Altus. Tak,
Aktywujmy więc odłamek Morgotha. No ale to jeszcze ciut wyżej. A ty właśnie, a propos Morgotha, Jezu, ja nie sprawdziłem w ogóle tego jego... Tego wizerunku, który po nim został. Zobaczmy. Wizerunek Morgotha, pana Omenów, wyryty w złotym drzewie. Choć urodził się jako jeden z pozbawionych łaski Omenów, Morgoth postanowił zostać obrońcą złotego drzewa. Nie odwzajemniał jego miłości, bo nigdy nie był kochany, lecz kochał je mimo to. Okej. Okay. Ciekawe. Zobaczmy, co daje jego run. Czy jest lepszy od run Godricka? Moc przywrócona. Teraz miejsce łaski też się odblokowało. No i zobaczmy. Co daje? Tutaj wielkie runy. Znacząco zwiększa maksymalną liczbę zdrowia. Dobra. Tak. Może być. Aż tak bardzo tego nie potrzebuję, ale... Wolę już mieć trochę więcej zdrowia, aniżeli mieć cały czas ten... aniżeli mieć tylko te plus 5 do wszystkich statystyk. Zobaczmy... Nie gadaj, że mi się błogosławieństwo runo tylko usunęło, nie? Ale nie powinno chyba. Jak wlazłem w to otworzenie, to zobaczmy, co to mogę ponadtworzyć. Usypiający smar... O, krwawy, to bym sobie musiał zrobić trochę więcej. Zapas sznurów, więc twórzmy ile mogę. A no tak, przecież żywicy z korzenia jeszcze potrzebuję, żeby robić wiele tych rzeczy. Aż dobra, wiele to trochę przegiełem teraz, no ale sporo. Garnek błyskawic. Potrzebuję pękniętych garnków, no a niestety musiałbym je najpierw zużyć, no bo... Okej, niby mogę użyć tego łuku runicznego, ale no nie jestem pewny. Wydaje mi się, że to już działa chyba, nie? Nie no, zobacz, jak zginę, to się przekonam dopiero. Tutaj co? Garnek błyskawic ze sznurkiem. Rzuć za siebie. Błagam, powiedz mi, że ja to znalazłem, a nie, że ja to zrobiłem. Dobra, Boże, co ja robię? Dobra, to tak. Moc runu odblokowana. Dalsze przejście też odblokowane. Ale, co za tym idzie, skoro odblokowaliśmy sobie przejście tutaj, na Góry Olbrzymów. To jest co? Wielka Winda Rold. Tutaj jest quest z dworu. No to myślę, że wreszcie zajmę się questem w rzece Siofrze. Ale najpierw wrócę sobie do... twierdzy, poulepszam rzeczy, no a potem przeniosę się właśnie albo tam na dół właśnie do tej, do rzeki, albo być może ogarnę jeszcze coś w temacie Złotej Maski i Brata Korchyna. Zobaczmy, tutaj ponury kamień kowalski, level 6, durne komary. I tutaj też. To oczywiście ma pierwszeństwo. No, tutaj zwykłe kamienie kowalskie, więc lecimy aż do plus 21. Bo niestety kamieni kowalskich na poziomie 8, 9 i 10 jeszcze nie mam. Nic więcej nie ulepszę. Dobra. Powielać popiół nie chcę, ale zobaczę, jakie są warianty jeszcze u
tej całej Eni. No i zapytajmy ją też przy okazji o tego. Czy po prostu pogadajmy, może powie coś nowego. O, palce na sztort stoją, to masz dziwne. Well, you know what this means. The Earth Tree has burned you. The fingers remain still, shaken by this turn of events. They are busy consulting the Crater Will. When they are finished, the fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage to wait? My, oh my. Ciekawe co na to powie. Chcę spalić nieprzeniknione ciernie. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Earth Tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Powiedz mi, czy jestem jakiś kurwa głupi, czy tłumaczę? Z tego co ja wiem, to cardinal sin to jest grzech kardynalny, a nie śmiertelny. Deadly sin to by było śmiertelne, ale nie cardinal. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. Ciekawe. Zobaczmy. Peleryna upadłego Omenu. Serio, to jest jedyna rzecz, jaką dostanę za Morgota? Tylko jego pelerynę? Płaszcz z przetartego futra, noszony na odsłoniętym ciele przez Margita upadły Omen. Zgładziwszy podczas roztrzaskania niezliczonych czempionów, upadły Omen stał się koszmarem osób mających ambicje związane ze Złotym Drzewem lub tytułem Władcy. Okej. Okay. Kupię po prostu to kolekcji, no ale no, spodziewam się czegoś więcej. Co mogę z niego wyciągnąć? Królewską lalkę Omenu zużywa skupienie, aby wypuścić wiele upiorów, które rzucą się na wrogów. Lalka dziecka z królewskiej linii Złotego Drzewa, które urodziło się w wyniku klątwy. Omenom wychowywanym w rodzinach królewskich nie wycina się rogów, ale zamiast tego trzyma się je pod ziemią, bez niczyjej wiedzy uwięzione na wieczność. Te pamiątkowe wcielenia są tworzone w tajemnicy. Okej. Okay. I mam mieczyk, który ma krwawienie. Zakrzywiona klinga o zmiennym odcieniu używana przez Morgota, króla Omenów. Wygląda na to, że przez lata izolacji i odosobnienia przeklęta krew Morgota wypaczyła tę klingę. Unikalna umiejętność, cięcie przeklętej krwi. Przygotuj się i zaszarżuj, by wykonać ukośne cięcie w dół. Za krwawym śladem tej klingi podąża ognista eksplozja.
wielokrotne naciskanie możliwe kolejne ataki. Okej. Okay. Czyli po prostu to, co on używał, tego zamiast nabić kogoś na to ostrze, no to zostawiamy po prostu ślad, który wybucha. No dobra, nie jest to jakieś mega mi potrzebne, ale do kolekcji chętnie sobie to wezmę. Zobaczmy, co jeszcze powie nasz kolega wszechwiedzący na to, że drzewo jest zamknięte. If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin in the snowy mountaintops of the Giants, you'll need to find the Grand Lift of Rold beyond the Forbidden Region. Or go if you would. Take no heed of Cardinal Sin. The Two Fingers lost their purpose a long, long time ago. If you're heading, you'll need to find. Go if you would. Okay, widzę, ziomek ma bardzo lekkie podejście, jeśli chodzi o temat władzy. Find the Albinos. She hides in the casinos. The look. To nie wiem, czy wam pokazywałem, więc to wam jeszcze puszczę. There are four more demigods yet to be located. Mikola of the Helig Tree, the Unalloyed, his twin Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. No i to jest zabawne, bo już zabiłem kolejnego posiadacza odłamka, ale on dalej nic mi za to nie dał. Także, no niestety. Dobra, nie no, serio, co to jest za miejsce? Zeskoczę i co? Okej, no i żyję. I co to jest za miejsce? O proszę, Alberich oszalał język. Witam. Grzeczny ukłon, gest. Siema. No kaman, akurat jak zaczął z pelami walić, to musiałem kurde go walnąć. Mam tak za krótką broń na takie coś. Dobra. Padł. Okej. Okay. Szyderczy język. Co to jest? To jest co, kluczowy przedmiot? Pewnie nie do upgrade'ów, ani do tego. Użytkowy? Jap! Zwabnia najeźdźców! Dzięki temu twój świat może zostać najechany, nawet jeśli nie masz przyzwanych żadnych sojuszników w postaci zgiętych palców. Skrócona zostaje też przerwa między możliwymi inwazjami. Dodatkowo przedmiot potem pozwala na przybycie drugiego najeźdźcy, który dołączy do obecnego współpracownika. W przypadku dwóch najeźdźców może być tylko jeden współpracownik. Wow! No nieźle. I tutaj powrót do wejścia. Aha, czyli to cały czas było tylko takie przyjdź, zeskocz, zawalcz, wróć. Okej. Dobra. Niech będzie. Dobra, no to tak. Mamy tutaj te. Mamy tutaj miejsca łaski.
No to kurde, teraz Siofra, na potem chyba niestety będzie na mnie czekało Kaelid. Ale o tym to się jeszcze przekonamy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!